Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Ostatnio czytałem fajny komentarz pod moim filmem i chłopak zadał pytanie, czy można osiągnąć mistrzostwo bez koksowania w trójboju siłowym. Jest to bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź, jak to zwykle w takich przypadkach, nie jest jednoznaczna i odpowiem, to zależy. Jest bardzo wiele przykładów osób, które osób, które ja znam, bo za osoby, które nie znam, nie dam sobie ręki uciąć, ale znam wiele osób, które posiadają różnorakie medale, osiągnięcia i naprawdę robią wysokie wyniki i nie mieli nigdy w życiu do czynienia z towarem. Znam również osoby, które znowu z towaru wzięły bardzo dużo rzeczy różnych i nie przyniosło to pożądanego efektu, więc można wysunąć tezę, że towar nie jest rozwiązaniem, jak niektórzy myślą. I ja się z tym w zupełności zgadzam. Towar nie jest rozwiązaniem, towar nie jest niezbędny do osiągnięcia wysokiego poziomu. Na pewno łatwiej jest zrobić bez towaru siłę niż sylwetkę na scenę. Nie mówię, że to jest niemożliwe. Oba przypadki są jak najbardziej możliwe, ale wydaje mi się, że prostszą rzeczą jest zrobienie siły. Oczywiście do zrobienia siły oprócz elementów, na które mamy wpływ, które też poruszyłem na ostatnim vlogu, wpływa też coś takiego jak w każdej właściwie dziedzinie, czyli wrodzone predyspozycje, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Nie chodzi nam o wrodzone predyspozycje, tylko zajmujemy się koksowaniem. Więc koksowanie to nie jest recepta na to, że jesteśmy słabi. Samym koksowaniem nie zbudujemy ani sylwetki, ani spektakularnej siły, bo jest to jedynie wisienka na torcie, która oczywiście bardzo dużo daje, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ogarnięty trening, jest ogarnięte żarcie i jest ogarnięte wszystko wokół tego. Kiedy już mamy ogarnięte wszystko, jesteśmy całkiem dobrymi zawodnikami naturalnymi i chcemy wznieść się na poziom wyżej, sięgamy po magiczny towar, w zależności od tego, na co się zdecydujemy, w jaki sposób nam ktoś pomoże ułożyć cykl. Na pewno, jakkolwiek by to nie było zrobione, na pewno będzie to podniesienie naszych możliwości do góry, nasze zdolności regeneracyjne się wtedy poprawiają i możemy podnosić więcej z treningu na trening. Jest to dosyć takie uproszczone, ale prawdziwe. I dalej wracając jeszcze do przypadków ludzi, którzy myślą, że towar robi całą robotę. Wielokrotnie słyszałem, gdybym wziął tyle, co ty, to też bym, kurwa. No właśnie, i to jest właśnie to, bo cały czas w świadomości ludzi widnieje, jakby, kurwa, towar był rozwiązaniem na wszystko. Przecież, kurwa, w internecie teraz od cholery jest tych naturali i innych pseudonaturali, którzy przekrzykują się, kto jest bardziej czysty, kurwa. I w jakim to jest celu? Przecież branie sterydów nie sprawia, że nagle jesteście superbohaterami. Mało tego, nawet tak jak mówiłem, znam ludzi, którzy biorą sterydy i nigdy byście w życiu nie powiedzieli, że taka osoba brała kiedykolwiek towar, bo dalej wygląda jak gówno, albo podnosi jak gówno, albo jedno i drugie. Więc po prostu śmieszą mnie te w ogóle komentarze, filmy o tym, ja jestem naturalny, ja jestem naturalniejszy, o, ty tyle podnosisz, pewnie brałeś, o, pewnie dupa skuta. No kurwa, ludzie, opanujcie się. To, że ktoś bierze sterydy, to nie znaczy, że zrobił sobie, kurwa, cygl i nagle wszystko mu samo przyszło. To dalej, kurwa, potrzeba do tego ciężkiej pracy, dalej musisz trenować, dalej musisz się odżywiać, no po prostu, kurwa, wychodzi ci to łatwiej i prawdopodobnie skończysz na levelu wyżej niż osoba naturalna o podobnych predyspozycjach. No. Kolejna sprawa, która mnie irytuje wokół tego całego koksowania, to są grupy, tak samo jak w treningu, grupy facebookowe, kiedyś fora internetowe, które tak mam wrażenie, z większości sterydowych się już wypisałem, bo po prostu nie mogłem czytać tego, co tam jest pisane, które powielają schematy, które były
popularny na forach internetowych 17 lat temu. No, 17 lat temu to chyba nie było jeszcze SFD, ale no, powiedzmy 15 lat temu to już było SFD, był dział doping, no to tam takie same rzeczy pisali. No niestety, no, świat trochę idzie do przodu, tak samo jak idzie do przodu z treningiem, to z koksowaniem idzie na pewno do przodu. Ile mamy teraz różnych badań na ten temat? Już nawet już nie mówię o tych badaniach, bo ja tam nie jestem jakimś zwolennikiem czytania badań, ale ile mamy nowych rzeczy, które możemy wypróbować? Mamy sarmy, mamy peptydy, które były kilka lat temu popularne, bardzo był boom na to. Mamy designer steroidy, które zwane przez wielu prohormonami, którymi nie są, są to bardzo dobre, mocne środki. Przez wiele osób niedoceniane, bo gdzieś właśnie wyczytały. I teraz co? Jesteśmy zamknięci w tej swojej, w tym swoim świadku. Większość ludzi ma dostęp do jakiejś w sumie średniej jakości towaru. Najczęściej pod jedną naklejką mają, kurwa, przepraszam, pod różnymi naklejkami na butelce mają, kurwa, testosteron i gościu taki sobie bierze cykl z czterech środków, a tak naprawdę wali cykl teścia z teściem i kurwa potem przychodzi mi na taką grupę, kurwa, i mi się, kurwa, mądruje, że on to wziął to i było, kurwa, super. No może było dobrze, ale jakby wziął, kurwa, normalny towar człowieku, no to byś był, kurwa, w szoku. Więc teraz tak, jeżeli chcemy koksować, to przede wszystkim musimy zbadać nasz stan zdrowia. Jeżeli jest wszystko w porządku, łącznie z flaczkami, z wątróbką, to bierzemy się za jakieś normalne, sensowne rozpiski, a nie jakiegoś, kurwa, teścia z teściem albo inne jakieś utarte schematy. Tylko jeżeli chcemy robić siłę, nie będę się opowiadał na temat koksowania dla robienia sylwetki, bo nie jest to w kręgu moich zainteresowań. Ja podnoszę ciężary i osoba, która mnie wprowadzała w świat koksowania w świecie ciężarów, to bardzo dobry praktyk, który swego czasu dźwigał ponad 300 kilo na klacie, bez koszulki specjalistycznej, czyli RAF, czyli Darek Mirowski, osoba, która mi przekazała całą swoją praktyczną wiedzę. Może nie całą, ale tyle, co tam potrzebowałem, to mi przekazał. I to jest osoba, jeżeli ktoś jest mistrzem w swojej dziedzinie i wiemy, że bierze sterydy, to myślę, że warto się do takiej osoby udać i zapytać, jak ona koksuje, jak ona trenuje, jak ona wszystko robi, ponieważ taka osoba na sobie przetestowała tyle różnych wariantów, możliwości, środków, metod i wszystkiego innego, że jest to prawdziwa kopalnia wiedzy, a nie to, co pseudonaukowcy z YouTube'a, którzy naczytali się nie wiadomo jakich artykułów i przed obiektywem kamery nawet nagle zamieniają się w lekarzy, biochemików, kurwa, i innych biologów molekularnych, czy nie wiem jak to w ogóle nazwać, w każdym razie są naszymi YouTube'owymi naukowcami, pseudoznawcami, którzy oprócz wiedzy teoretycznej zazwyczaj nie prezentują żadnych potwierdzeń praktycznych. Stąd taka moja awersja, kurwa, do wszelkiej maści teoretyków. Po prostu jest już was za dużo i mnie osobiście to już trochę razi. Wiele osób, które też mają pojęcie raczej takie praktyczne, też nie są zbyt, nie wypowiadają się zbyt pochlebnie o większości pseudonaukowców, których znamy. No ja na pewno nie jestem ich zwolennikiem. I tak jak mówię, jeżeli chcemy się zdecydować już na coś, to i jesteśmy zdrowi, to warto byłoby się udać do osoby, która już coś w tej dziedzinie osiągnęła i w jakiś sposób nas poprowadzi. No ale co, no oczywiście nie namawiam nikogo do koksowania, nie namawiam do tego, żeby brać sterydy, bo jest to oczywiście niezdrowe, od tego się umiera. Może następnym razem, jak was zaciekawi temat sterydów, poopowiadam o jakichś przykładowych cyklach do robienia siły, omówimy jakieś najpopularniejsze środki, które warto stosować. Znaczy, oczywiście nie warto, bo nie zachęcam. Ale jeżeli temat się przyjmie, to przygotuję się troszeczkę bardziej tak merytorycznie, zrobię sobie jakieś zestawienia i możemy sobie pomawiać, jak dobrze koksować, żeby podnosić dużo.
na chwilę obecną ucinam temat. Pamiętajcie, nie koksujcie, bo umrzecie i patrzcie dalej, co tam się dzieje. W aucie omawiam weekendowy trening z zawodnikami i moje przysiady sobie omawiam. I jakieś tam pierdoły pewnie jeszcze mówię, już nie pamiętam co. Także pozdrawiam, oglądajcie dalej. W weekend, zacznijmy tak, w piątek miałem nastawione plecy. Zajebiście się tym, czy kurwa, jak ludzie jak dźwigacie i nikt nie oglądał waszych pleców przez wiele lat, to naprawdę warto sobie coś takiego zafundować. Trochę bolało, ale naprawdę jestem teraz w o wiele lepszej ogólnej dyspozycji. Wczoraj nawet mnie nie spinało na przysiadach, ale zanim przejdziemy do treningu, to tak, w sobotę nadzorowałem trening zawodników. Przyjechał po raz pierwszy Mateusz, chłopak, który od niedawna startuje w strongmanach i co, poprawiliśmy jego technikę w bojach trójbojowych, bo mimo niewielkiego stażu na siłowni i tak sobie radzi z przenoszeniem tych różnych dziwnych ciężkich przedmiotów na zawodach z chłopakami. Więc jeżeli wzmocnimy go trójbojowo, to myślę, że będzie naprawdę poważnym zawodnikiem. Tym bardziej, że ma charakter do walki i martwy ciąg. Poprawiliśmy u niego ze 150 kg, które znał i podniósł gdzieś tam u siebie na siłowni, na 220. Mało tego, to 220 podniósł dwa razy, bo to pierwszym razem się nie nagrało. Za drugim razem troszeczkę ciężej weszło, no ale jest to charakter do walki. Naprawdę skupił całą swoją moc i wypierdolił ciężar. Dodatkowo z Olgą mocowały się z belką, Ida nawet wyciskała tą belkę. Uwaga! I mocno, Olga. I trzymaj! Dawaj, Olga! Trzymasz. Dawaj, szeroko to. I wyjeb to, hop! Zablokuj! I wyciśnij, hop! Blokada i jeszcze raz. Tylko do kolan schodzisz. Ukucnij. I jeszcze raz wywal biodro. Hop! Mocno trzymaj i hop, góra! I wywal to na ziemię. No, belka, jak widać na filmie, jest dosyć potężnych gabarytów. Nie jest to najwygodniejszy sprzęt na świecie, ale myślę, że będzie to fajny element urozmaicający trening u dziewczyn. No co, Darek, tradycyjnie kontynuujemy nasz plan. Długo ma start, za niecały miesiąc. Zobaczymy, co te moje pomysły na jego strongmankę przyniosą. Ja jestem w dobrej myśli, bo ogólnie wydaje mi się, że Darek teraz zapierdala jak maszyna, także myślę, że będzie bardzo dobrze. Ja wczoraj natomiast maksowałem na high barach. Nie jest to moja preferowana wersja przysiadu, ponieważ tak jak mówiłem w ostatnim filmie, nie trenowałem nigdy za bardzo tą techniką, ale też fajnie wyszło, bo pomimo tego, że się odchudzam, poprawiłem się kondycyjnie i 5 ruchów wykonałem bez zadyszki na 200 kg. Natomiast 220 okazało się już dla mnie za ciężkie. Czy za ciężkie? Podniosłem to nawet 5 razy, chyba w 4 seriach. Nie mogłem złapać kontroli na brzuchu, nie czułem tego ciężaru. Więc do nowego planu dorzucam sobie po każdych przysiadach, bez względu na to, które robię. Na pewno będę miał boksy na high barze, na niskiego boksa, żeby właśnie tą pracę brzucha wzmocnić, żeby to czucie ciężaru było inne. Zresztą zobaczymy, jak siłowo stoję za tydzień, kiedy będę robił sobie max na low barze. I to chyba nawet sobie lekko taśmy założę, żeby troszeczkę inaczej jeszcze dojechać swój układ, inaczej troszeczkę ponapinać się. I zobaczymy, ile moje ciało jest w stanie utrzymać na wzmocnionym stawie kolanowym. Mam nadzieję, że będzie jakiś w miarę przyzwoity wynik, mimo tego, że obecnie, tak jak mówię, nie jestem jeszcze w jakiejś wybitnej formie siłowej, nawet dosyć słabej jestem. A co ciekawe, zabiegi zdrowo zaczęły przynosić ulgę, to znalezienie tego miejsca urazu w miejscu tej głowy długiej bicepsu bo wreszcie dobrą diagnozą. Wczoraj robiłem wyciskanie nawet w pełnym ruchu i doszedłem do 160/5. Niestety przy piątym ruchu znowu mi dopięło ten biceps, tak że się mało nie zesrałem z bólu, bo to jest taki odcinający ból. A niestety 160 kg to jest za mało, żebym poczuł klatę, więc sobie dzisiaj jeszcze dodatkowo pójdę, popompuję gdzieś to na jakiejś maszynie, bo kurwa to moja klatka to w ogóle żadnego bodźca ostatnio nie dostaje i
no bo co, wyciskania nie sprawiają tego napięcia, bo są na za małych ciężarach robione, a no brakuje mi tego, nie powiem. Ale jestem dobrej myśli, bo skoro już mogłem do tego, gdzie ostatnio czułem już ten ból odcinający przy 100 kg, no to dobrze, to zmierza wszystko w dobrym kierunku. Dzisiaj znowu idę na falę, znowu będzie rozwalany ten biceps i w piątek na dynamice mam nadzieję, że będę mógł robić sobie ładne, pełne ruchy bez jakiegokolwiek dyskomfortu. Jeżeli pełne ruchy będą średnio wychodziły, to zrobię partialne, tak jak ostatnio. Także zobaczymy, ja jestem w dobrej myśli i mam nadzieję, że do końca wakacji będę w formie takiej, może nie siłowej, ale mój organizm będzie przystosowany do dźwigania jakiegoś ciężaru bezbolesnego i będę mógł normalnie pracować i szykować się już jak człowiek na zawody. I tyle, pozdrawiam.